Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4, do którego doszło w poniedziałek w nocy około godziny 23. Jeszcze dzisiaj rano w Zabrzu na jezdni w kierunku Wrocławia pracowały służby. Usunięcie wraku ciężarówki, która po zderzeniu z samochodem osobowym zapaliła się, było trudne i czasochłonne. Policja musi prowadzić dochodzenie, zrobić zdjęcia i to jest bardzo czasochłonne. Natomiast już po całej dokumentacji fotograficznej nasi strażacy pomagali w wyciągnięciu tego samochodu. Tutaj też było zagrożenie, że w zbiorniku paliwa znajduje się jeszcze paliwo, dlatego miejsce cały czas było zabezpieczone przez strażaków. Ciągnik siodłowy stanął w płomieniach. Niektórzy słyszeli też wybuchy, ale najprawdopodobniej były to wystrzały opon palącej się ciężarówki. Po tym jak odkryto zwłoki 67-letniego kierowcy ciężarówki na miejscu, trwały czynności z udziałem prokuratora. Kierowca samochodu BMW, jadąc skrajnym lewym pasem, z nieustalonych przyczyn zderzył się z jadącym równolegle samochodem ciężarowym Renault. Wskutek tego zderzenia ten samochód ciężarowy zjechał do rowu, uderzył w bariery energochłonne, w bramownicę. Policja na razie nie wskazuje winnego, bo ustalenia są na wczesnym etapie. 24-letni kierowca BMW to obywatel Niemiec. Został zatrzymany i dzisiaj miał być przesłuchiwany. Miłośnicy dziedzictwa Górnego Śląska, mieszkańcy Bytomia apelują do władz miasta o podjęcie działań w sprawie wieży wyciągowej szybu Krystyna w Sząbierkach. Stowarzyszenia działające na rzecz postindustrialnych obiektów utworzyły wspólną petycję, w której wskazują, że Urząd Miejski powinien zabezpieczyć środki i wykupić ich zdaniem niszczyjący obiekt. Pod petycją podpisało się już prawie 300 osób. Nie zachowało się wiele takich obiektów w Polsce w ogóle i w Europie, też ich jest coraz mniej. I tak naprawdę za chwilę to będzie obiekt unikatowy w pełnym tego słowa znaczeniu i warto, myślę, że podjąć takie działania, żeby go zrewitalizować i nadać nową funkcję. Naprawdę zabytek industrialny dla Bytomia to bardzo duża szansa rozwojowa, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i miasto mogłoby też sięgnąć po różne pieniądze związane z regeneracją terenów poprzemysłowych. Szyb Krystyna od kilkunastu lat jest w rękach prywatnych, ale miasto zapewnia, że byłoby zainteresowane jego przejęciem. Warunkiem jest jednak fakt, iż miałoby się to odbyć wyłącznie drogą komunalizacji. Przedstawiciele miasta podkreślają również, że przejęcie samego obiektu niewiele gminie da, ponieważ do pełnego zagospodarowania zabytku potrzeba również terenów wokół niego. Szyb Krystyna jest zabytkiem, który jest wpisany do gminnego programu rewitalizacji. To daje duże możliwości, zwłaszcza w kolejnej perspektywie unijnej, staranie się o środki na remont tego szybu, ale trzeba zaznaczyć, że tutaj też na pewno będzie potrzebny duży wkład własny i gmina sama nie będzie w stanie ponieść takich kosztów, więc gdybyśmy mieli przejmować Szyb Krystyna, to wyłącznie z udziałem jakiegoś zewnętrznego partnera. Właścicielem Szybu Krystyna od 2008 roku jest spółka Armada Development, której zarówno walczący o zabytek mieszkańcy, jak i miasto zarzucają rażące zaniedbanie obiektu. Co obecnie dzieje się z szybem i czy na miejscu są podejmowane jakiekolwiek działania zabezpieczające? Michał Goli podkreśla, że zawsze były jednak osoby postronne, wciąż dewastowały obiekt, wykradając stalowe przedmioty. W tym roku do tego stopnia już doszła dewastacja wewnętrznej konstrukcji, źle powiedziałem, nie konstrukcji. Dewastacja wewnętrznego przedziału, który nie ma żadnych wartości zabytkowych i blach, które stanowiły poszycie trzech kondygnacji w szybie, że dostaliśmy decyzję, nakaz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o usunięcie wszystkich tych elementów, plus oczywiście inne elementy. No, pracujemy nad tym od 3 miesięcy już, jest to niezwykle trudna sprawa, no ale to się udaje robić. Myślę, że jeżeli te prace powinny być zakończone do października, no prawdopodobnie będziemy prosili o przedłużenie terminu, bo możemy nie dać rady. Michał Goli w maju tego roku zrezygnował z funkcji prezesa spółki Armada Development i złożył do sądu wniosek o wykup inwestorski. Pojawił się bowiem inwestor, który wpłacił już nawet zaliczkę, ale dalsze kroki są na razie wstrzymane z uwagi na brak decyzji sądu. Firma dotknięta kryzysem nie jest w stanie dalej inwestować w szyb, jednocześnie deklarując, że chętnie odstąpi miastu obiekt za symboliczną złotówkę, jednak nie bierze pod uwagę terenów wokół.
Piętnastka pojedzie dalej niż do tej pory. Na razie linia tramwajowa w Sosnowcu-Zagórzu kończy się tutaj, ale zmieni to wielka tramwajowa inwestycja. To historyczny moment, bo jest to pierwsza nowa linia po kilkudziesięciu latach. 40 lat minęło od ukończenia ostatniej nowej, zupełnie nowej linii tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i tak się składa, że to właśnie była linia prowadząca do Zagórza. W planie ta linia już wtedy miała być przedłużona, miała iść dalej, niestety później i te wszystkie przemiany ustrojowe, problemy gospodarcze spowodowały, że no nie było możliwe jej poprowadzenie w dalszym kierunku. Plan staje się rzeczywistością. Do tej pory tramwaj docierał tu. Teraz w miejscu dotychczasowej pętli powstało małe centrum przesiadkowe, a tory pobiegły dalej tunelem. Obecnie, po nieco ponad dwóch latach od momentu symbolicznego wbicia pierwszej łopaty, prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Zostało niewiele do pierwszego przejazdu, choć zakładano, że budowa około 5-kilometrowej linii dwutorowej potrwa dłużej i zakończy się w 2023 roku. Planujemy, że do połowy listopada będziemy przygotowani z trakcją, więc bezpośrednio przewidujemy, że z końcem listopada chcielibyśmy mieć już taką sytuację, że jesteśmy po tak zwanym testowym przejeździe i również bezpośrednio w połowie, w zasadzie w drugiej połowie listopada chcielibyśmy przygotować obiekt już pod względem technicznym do odbioru i dokonać zgłoszenia do użytkowania. Jeszcze niedawno miasto prezentowało przebieg nowej linii tramwajowej na mapie, a teraz efekty można obejrzeć na miejscu. Najważniejszym efektem będzie dostępność. W trakcie inwestycji wybudowano 6 nowych przystanków, które sprawią, że mieszkańcy nie będą musieli pokonywać długiej drogi, zanim wsiądą do tramwaju. Zresztą miasto i tramwaje śląskie mają już kolejny plan. W przyszłości tory nie będą się kończyły na rondzie imienia Jana Pawła II. Żeby dobudować tory i puścić linię tramwajową w kierunku Dańdówki i dać możliwość naszym mieszkańcom, miejmy nadzieję, w dalszej perspektywie na przesiadkę na kolej, która jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o czas dojazdu z Dańdówki do centrum Katowic. Tramwaje śląskie chcą, żeby linia numer 15 pojechała w głąb Zagórza jeszcze przed świętami bożonarodzeniowymi. To o miesiąc wcześniej niż zakładano. Zgodnie z umową koszt inwestycji to ponad 88 milionów złotych. We wtorek 25 października najgłębiej od 7 lat księżyc przykrył słońce. I choć ciemne chmury wiszące nad województwem śląskim jeszcze przed południem nie wskazywały, że zjawisko może być dobrze widoczne, to ostatecznie częściowe zaćmienie słońca mieszkańcy obserwowali na pogodnym niebie. Na wspólny seans zaprosiło Planetarium Śląskie, które dla widzów przygotowało specjalne przyrządy. Dzięki nim zaćmienie można było oglądać w bezpieczny sposób. Zaćmienie słońca można oglądać przez okulary przeciwsłoneczne, przez chwilę na pewno. Są również specjalne filtry dostępne. Dlaczego jest wyjątkowe? Każde zaćmienie jest wyjątkowe. Pełne zaćmienie słońca dopiero w 2135 roku będziemy mieli tutaj w Katowicach. Częściowe nieco szybciej, ale to jest częściowe, takie powiedziałbym bardzo mięsiste zaćmienie, dlatego że aż 38% tarczy słonecznej będzie zakrytej. Księżyc zaczął zachodzić na słońce chwilę po godzinie 11, a wszystko trwało ponad 2 godziny. Maksymalna faza częściowego zaćmienia przypadła na godzinę 12:22. Wtedy też wystąpiły najlepsze warunki pogodowe do obserwacji tego rzadkiego zjawiska. Przede wszystkim powinniśmy to słońce zobaczyć, czyli potrzebujemy nieba niekoniecznie bezchmurnego, ale wystarczą przejaśnienia czy rozpogodzenia, tak jak dzisiaj mieliśmy właśnie miejsce. Przed obserwacją była strefa opadów deszczu, ale na szczęście o 11:30 się rozpogodziło i do tej maksymalnej fazy utrzymywała się względnie dobra pogoda. Nawet cienkie chmury, które się czasami przesłaniały, przechodziły przez słońce, nie przeszkodziły nam obserwacji tego zjawiska. A urządzenia, z których mieszkańcy korzystali podczas obserwacji, były bardzo różnorodne. Pojawili się miłośnicy astronomii z profesjonalnym sprzętem jak teleskopy. Inni korzystali ze specjalnych przyciemnianych szkiełek, a niektórzy zachodzący na słońce księżyc oglądali przez durszlak czy kartonową tubę. To urządzenie właśnie jest skonstruowane o tą zasadę, o zasadę kamera obskura, czyli na tej długiej tubie tekturowej z przodu jest
wycięty otwór, jest przyklejona folia aluminiowa, żeby tą dziureczkę można było jak najmniejszą zrobić, a na samym końcu tej folii, tej tuby z tyłu jest biały ekran, po prostu biały kawałek papieru i możemy na to popatrzeć w ten ekran i widzimy obraz, no, w naszym przypadku Słońca. Jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych kolejny raz w Polsce będzie można obserwować dopiero w marcu 2029 roku.